Znam was. Rzeźnik z Torfanu. Po co tu przyszliście, szepard? Nie możecie zostawić nas w spokoju? Co się stało z oficerami śledczymi przymierza? Tymi, którzy byli tu przede mną. Chcieli mnie im odebrać. Chcielibym porzucił to miejsce, odwrócił się plecami do mojej rodziny. Bluźnili. Zginęli możliwie szybko i bezboleśnie. Nie miałem wyboru. To było konieczne w obronie moich dzieci. Tylko ja mogę ich uchronić od złego. Mam cię sprowadzić na rozkaz władz Przymierza. Nie widzisz, że to się wymyka spod kontroli? Nie rozumiesz, że niepotrzebnie ich narażasz? Szanuję to, że przybywacie pod sztandarem pokoju, ale nie mogę zadość uczynić prośbie. Bez ojca dzieci są bezradne. Jeżeli nie pójdziesz ze mną, wszyscy twoi zwolennicy zginą. Jaki ojciec pozwoliłby umrzeć swoim dzieciom? Nie, to moja wina. Dzieci są niewinne, nieskalane. Proszę, nie, nie chciałem, by do tego doszło. Wybacz, wybacz. Proszę ze mną, majorze, to już koniec. Zaczekajcie. Jeżeli moje dzieci zobaczą, że mnie zabieracie, nie pojmą tego, zaatakują, a wy będziecie zmuszeni je wszystkie zabić. Wykazaliście błąd w moim myśleniu, komandorze. Teraz proszę, dajcie mi czas, abym im to wszystko wytłumaczył. To jedyny sposób. Proszę o godzinę. Spotkamy się przed bramą wspólnoty i wówczas się poddam bez przemocy. Daję na to moje słowo. Byłoby lepiej, gdybyś poszedł ze mną teraz, majorze. Zrobię wszystko, by uchronić moje dzieci od cierpienia. To jedyne wyjście. Zgoda. Jeżeli jednak mnie oszukasz, twoje dzieci będą za to cierpieć. Nie zdradzę cię, komandorze. Dziękuję za tę możliwość. Joker może wysłać piątą flotę, by odebrała majora Kyla. Mam tylko nadzieję, że wiecie, w co się pakujemy, komandorze.